Witajcie moi drodzy, nazywam się Monika Turowska i jestem szkoleniowcem marki Elkgen. Dzisiejszy odcinek poświęcony będzie płynowi złuszczającemu Melanostop. Preparat ten dedykowany jest do użytku w gabinetach kosmetycznych, kosmetologicznych oraz do pielęgnacji domowej. Jest to płyn z, można powiedzieć, serii kosmetyków dedykowanych skórom z przebarwieniami, ale znajdzie także zastosowanie w innych terapiach skórnych czy programach dedykowanym skórom, na przykład skórze dojrzałej. Jest to produkt o bardzo delikatnym działaniu. Nada się dla skór także wrażliwych, naczyniowych czy skór może nie tyle nadreaktywnych, co takich, u których nie zawsze będzie możliwe zastosowanie jakiegoś mocniejszego złuszczania. Może być także uzupełnieniem innych zabiegów wykorzystujących produkty złuszczające, takie jak aktywne enzymy, czy też żel kwasowy. Nasz płyn występuje w jednej pojemności. Jest to pojemność 140 ml. Jego właściwości ukierunkowane są przede wszystkim na rozjaśnianie przebarwień, antyoksydację, redukcję zaczerwienień, na delikatne złuszczanie, odświeżenie, wyrównanie struktury skóry, wyrównanie kolorytu. Będzie także świetnie sprawdzał się w zabiegach zagęszczających skórę i antyage'owo. Ma także właściwości antyoksydacyjne, więc jak już widzicie, jego wszechstronne zastosowanie na pewno znajdzie gdzieś miejsce w Waszych procedurach zabiegowych. Główne składniki aktywne, jakie zostały zastosowane w tym preparacie, zostały tak skomponowane, aby jeden uzupełniając drugi, jednocześnie nie wpływał drażniąco na skórę. Ponieważ jak wiemy, problem przebarwień bardzo często dotyka skór, które z jakiegoś powodu zostały może nie tyle uszkodzone przez samo słońce, ale ze względów endogennych, jakichś na przykład w trakcie leczenia hormonalnego, w trakcie jakiejś innej terapii farmakologicznej, bądź ze względu na nadużywanie opalania, czy wiele innych czynników wywołujących przebarwienia, skóra została uszkodzona, bądź bardzo obawiała się, że uszkodzone zostanie zbyt duża ilość DNA komórkowego znajdującego się w głębszych warstwach. Chwilkę o tym, dlaczego akurat tak delikatna forma została tutaj wybrana. I wracając do naszej fizjologii skóry, zauważmy, że tuż pod warstwą podstawną naskórka znajdują się pętelki naczyniowe, czyli nasze kapilary. I naczynia te bardzo często, gdy drażniony jest naskórek, gdy nieodpowiednio pracuje bariera hydrolipidowa, czy też zaburzony jest płaszcz gazowy lub bakteryjny, a jednocześnie mamy ekspozycję na światło, gdzie światło słoneczne, światło UV albo światło HEP, głównie tutaj jednak chodzi o światło UV, będzie wywoływało powstawanie przebarwień po to, aby ochronić głębsze warstwy przed destrukcją. Czyli bardzo prosty mechanizm. Wysyłamy sobie światło najczęściej słoneczne i skóra jako reakcję obronną wytwarza antyoksydanty. I tutaj dla naszej skóry tym antyoksydantem jest właśnie melanina. Czyli to ona pomaga nam chronić, rozkładając takie jakby delikatne parasolki z melaniny. Oczywiście mówię tutaj tak bardziej obrazowo, bo o mechanizmie za chwilkę sobie powiemy więcej. I te parasolki chronią to, co znajduje się poniżej, ponieważ skóra już wie, że gdy pozwoliłaby dłużej temu słońcu działać, mogłoby dojść do wielu zniszczeń i potencjalnie organizm mógłby być bardziej podatny na ataki z zewnątrz, na zakażenia czy też infekcje. I tutaj, jeżeli weźmiemy pod uwagę te nasze drobne naczynia krwionośne, zauważymy też, że bardzo często tam, gdzie wytwarza się stan zapalny, tak jak na przykład w przebarwieniach pozapalnych, także takie przebarwienia pozapalne zostają i one często są takie delikatnie zaczerwienione. Tak samo po zabiegach, czy po zmianach trądzikowych, czy po jakichś tam innych uszkodzeniach, te przebarwienia mają bardzo gęsto utkane sieci naczyń krwionośnych. Dlatego też,
Działając na skórę bardzo drażniącymi, intensywnie złuszczającymi preparatami, gdy nie jest ona przygotowana lub gdy po prostu jest nadwrażliwa i pamięć komórkowa ukierunkowana jest na to, że wszystko, co jest intensywne, jest zagrożeniem, wtedy też będzie o wiele więcej i szybciej tę melaninę produkować. Tak można powiedzieć troszkę nieadekwatnie do sytuacji, bo jeżeli wiemy, że już nic nam nie zagraża, ale pamięć komórkowa dalej istnieje i mówi, ale 4 lata temu, kiedy miałam tyle słońca, no to pamiętam, że było to już zagrożeniem, to wtedy ona też tak samo odpowiada, mówiąc, no dobrze, to tak na zapas, no produkuję trochę więcej, bo może dzięki temu uda mi się tym razem ochronić te głębsze warstwy lepiej. I wtedy rozszerzają się także naczynia krwionośne po to, aby zabezpieczyć składniki aktywne skóry, tak, aby uchronić ją, dostarczyć antyoksydantów, witamin, minerałów czy składników budulcowych, a także cytokin, aby te ewentualne straty były po prostu jak najmniejsze. Dlatego też w preparacie nowym, tak naprawdę takim, powiedziałabym, nowoczesnym, o bardzo przemyślanym działaniu terapeutycznym, muszą się także zawierać składniki uszczelniające naczynia, redukujące, kojące, ale także takie, które będą zawierały antyoksydanty, co mamy w tarczy antyoksydant. Będzie ochrona przeciw UV, czyli nasz krem z SPF-em, tarcza ochronna, oraz inhibitory tyrozynazy, które znajdują się i w płynie, i w koncentracie melanostop. Ale dziś, mówiąc o samym płynie, dlaczego to zaznaczam? Ponieważ on zupełnie inaczej niż tamte poprzednie wymienione przeze mnie produkty, ma właściwości delikatnie złuszczające. Ponieważ kiedy ochronimy, nie ma tej odpowiedzi, ojej, coś się dzieje, muszę więcej naprodukować. Jeżeli zablokujemy wytwarzanie melaniny poprzez inhibitory tyrozynazy, to wtedy nie mamy tak dużej produkcji, a kiedy damy antyoksydanty, zastępujemy melaninę. Natomiast to, co się naprodukuje, i tak jest. I aby pozbyć się tego, co gdzieś tam ma trudność z uwolnieniem się z różnych względów, będziemy używać właśnie płynu melano. Płyn ten zawiera przede wszystkim taki składnik jak albatin. Jest to roztwór kwasu aminoetylofosfinowego i został on wymieszany z analogiem alaniny. I działa on stabilizująco na dopachron, czyli w przeciwieństwie do inhibitorów tyrozynazy będzie on działał bardziej blokująco, zapobiegająco na transport melaniny, czyli nie na jej wytwarzanie, a na transport. Więc nie będzie on hamował, blokował wytwarzania tej melaniny. Dlatego też jest bardzo bezpiecznym produktem, szczególnie dla osób, u których mogłaby być tendencja do powstawiania na przykład odbarwień. Tutaj wykazuje on także bardzo synergistyczne działanie z inhibitorami, które znajdują się w kolejnych składnikach aktywnych, o których za chwilkę wspomnę. Natomiast ma on także właściwości łagodzące, wygładzające, nawilża, zmniejsza zaczerwienienia i właściwości przeciwzapalne. Tutaj, co jest też istotne, jeżeli chodzi o właściwości redukujące zaczerwienienia i kojące, jeżeli obkurczą nam się i powrócą do swojego naturalnego rozmiaru naczynie krwionośne, te naczynia także będą dawały efekt tak jakby rozjaśnienia, bo one podbijają intensywność kolorystyczną naszego przebarwienia. W preparacie znajduje się także kwas winowy. Jest to kwas złuszczający, pochodzący z winogron. Stymuluje on odnowę komórkową, przyspiesza usuwanie korneocytów, do których została już wcześniej melanina uwolniona. Czyli kiedy już została z jakiegoś powodu jakaś ilość większa, bądź są to przebarwienia sprzed jakiegoś tam dłuższego czasu, cały czas powracające, to te komórki, do których już ta melanina została uwolniona, możemy delikatnie przyspieszyć ich migrację do wyższych warstw, ponieważ kiedy poprzez eksfoliację zdejmiemy te warstwy górne naskórka, chociaż kilka, stymulujemy skórę do tego, aby namnożyła nowe, więc te z dołu przesuwają się do góry i finalnie po jakimś czasie takiego delikatnego przyspieszenia złuszczania będą te komórki zawierające melaninę usuwane, a jeżeli zastosujemy inhibitory i zredukujemy ilość wytwarzanej melaniny, wtedy koloryt skóry nam się wyrówna.
Kwas winowy helatuje także jony metali oraz działa antyoksydacyjnie, pobudzając produkcję kolagenu i elastyny, no chociażby przez taką reakcję jak zagęszczenie, aby wzmocnić strukturę, kiedy tą strukturę osłabimy powierzchownie. Mamy tam także kwas glikolowy o podobnych właściwościach. Ma bardzo małą cząsteczkę, dlatego czasami dla osób bardzo wrażliwych preparat może być lekko odczuwalny na skórze, kiedy wchodzi, czyli kiedy te cząsteczki przedostają się między komórkami. Jeśli ktoś jest bardzo wrażliwy, tak jak na przykład przy mojej skórze, będzie to odczuwalne jako takie jakby lekkie, może nie mrowienie, ale raczej takie no odczucie, tak? Czuję, że coś się dzieje. Nie szczypie, nie piecze, nie daje żadnych niekorzystnych takich odczuć. Jest tutaj kwas glikolowy, jest także takim naturalnym inhibitorem tyrozynazy. Będzie więc działał przeciwko nadmiernej produkcji melaniny. Będzie on także redukował zmarszczki, dlatego też wspominałam, że świetnie sprawdzi się przy skórach dojrzałych. A pamiętajcie też, że to właśnie skóry dojrzałe najczęściej pokazują nam efekty fotostarzenia. I tam pojawiają się tak zwane plamy starcze, czy plamy wątrobowe oraz inne takie skórne twory. I na nie też skutecznie możemy działać poprzez właśnie delikatne wyłuszczanie i jednocześnie hamowanie. Mamy także ekstrakt z tamaryndowca. Tamaryndowiec jest naturalnym źródłem kwasów AHA, czyli kwasów owocowych. Będzie on rozjaśniał, działa antyoksydacyjnie, czyli też będzie redukował stan zapalny, jeżeli takowy występuje i przez jego obecność pojawia nam się przebarwienie jako taka funkcja ochronna. Nawilża, reguluje pracę gruczołów ujowych, co też tutaj będzie przydatną dodatkową funkcją i będzie także wpływał na ujędrnienie skóry. I ostatnim składnikiem, o którym myślę, że warto wspomnieć, jest kwas pelagowy. Będzie on przede wszystkim silnie działał antyoksydacyjnie, czyli zastępował nam właśnie funkcję melaniny, która jest tutaj antyoksydantem, dzięki czemu skóra nie będzie potrzebowała tak intensywnie namnażać własnych antyoksydantów, ponieważ zostaną one dostarczone w miejsce tamtych zupełnie nowe. Działa także przeciwzapalnie i hamuje produkcję tyrozynazy. Produkt ten można stosować w procedurach zabiegowych różnych, w programach. No tak naprawdę chyba nie będę wymieniała, w których programach, ponieważ programów jest bardzo dużo i mapy zabiegowe świetnie obrazują, gdzie się on sprawdzi. Natomiast szczególnie właśnie wtedy, kiedy chcemy podbić działanie enzymu, podbić działanie kwasu lub samodzielnie, na przykład w pielęgnacji domowej. Jeżeli dedykujemy ten produkt klientowi do pielęgnacji domowej, ma on go stosować nie częściej niż co kilka dni, ponieważ ze względu na właściwości złuszczające nie chcielibyśmy, żeby rozszczelniał nam barierowość skóry nadmiernie. Także będzie to co około 2-5 dni. Nie są to wysokie stężenie kwasów, więc jest on całkowicie bezpieczny do stosowania także właśnie w warunkach domowych, ale wtedy może być stosowany indywidualnie w celu wyłuszczenia jakiegoś przebarwienia, ale wiadomo, że najlepiej sprawdzi się z tym zestawem w sumie, o którym powiedziałam wcześniej, czyli także z tarczą ochronną SPF z antyoksydantem oraz z inhibitorami w koncentracie melanostop. Dajemy sobie kilka kropli na paluszki. Preparat jest o konsystencji takiej delikatnie emulsyjnej i nakładamy go poprzez wmasowanie, delikatnie rozprowadzając przez około 5 minut i preparatu nie zmywamy. Zostaje on na skórze i następnie aplikujemy kolejne etapy naszej pielęgnacji, czy to w gabinecie, czy to w domu. Pojemność, jak już powiedziałam, 140 ml jednakowa dla każdego. Zastosowanie przebarwienia, zagęszczenie, antyoksydacja, wyrównanie struktury skóry, bardzo delikatne złuszczanie i utrzymanie gładkości, ładnej struktury, takiego efektu rozświetlenia. Myślę, że na temat samego preparatu to już wszystko, więc bardzo Wam dziękuję za udział w dzisiejszym odcinku i osoby zainteresowane zakupem preparatu
Dla profesjonalistów zapraszam Was na stronę www.estgen.pl do zakładki dla kosmetologów oraz do swoich opiekunów regionalnych, a osoby zainteresowane zabiegami z użyciem preparatów marki Estgen oraz zakupem preparatów do pielęgnacji domowej zapraszam także na stronę internetową www.estgen.pl, gdzie znajdziecie mapę gabinetów pracujących na marce oraz takich, w których możecie te preparaty zakupić. Więc zapraszam Was serdecznie tam. Chyba że macie już swojego opiekuna, swojego kosmetologa czy kosmetyczkę, to zapraszam Was do salonów, do których już uczęszczacie. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia w następnym odcinku.